Wyłączyłeś kamerę? Trzeba ją chyba wziąć, kurwa, tam w mordę nastrzelać, zgwałcić, kurwa, i kurwa więcej na polowanie. Tak, na polowanie więcej mi nie przyjechał. Żebyś tryfla na pół złapał. Tak. A ty też szedłeś obok mnie? Kołkiem, kurwa. Co, nasza rower? Ale kołkiem z kornikami. O, tak jak mów. Żmrowisko. Niech święty Hubert spojrzy dziś na was przychylnym okiem. Życzę wielu sukcesów łowieckich, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Polowanie wygląda zbiorowe tak, że myśliwi sobie stoją na jednej linii i czekają, aż z drugiej strony wynajęte osoby z psami, hałasując w lesie, po prostu nagoni wystraszoną zwierzynę i prosto na karabiny. Tak to wygląda u nas. I to jest właśnie linia strzału, którą widzicie. Czyli tutaj panie, w większości pani właśnie czekają, aż ktoś wypłoszy zwierzynę i kiedy przestraszona zwierzyna będzie uciekać wprost na panie, to wtedy będą oddawać strzały. Oczywiście w międzyczasie, jak to mówią, selekcjonując z tych zwierząt najsłabsze jednostki. Co oczywiście, jak sobie zdajemy sprawę, jest totalnie niemożliwe i absolutnie niewykonalne. Czyli tak będą kurwa chodzić, głupków nabrali, wiesz? Widzę właśnie. Z jakichś łybków. Mhm. I tak będą kurwa blokować, wiesz? Ale naprawdę ich jest dużo. Bo ktoś mówił, że jest 6 samochodów, tak? Z racji tego, że jesteśmy mądrzejsze, nie załadowałyśmy nawet broni, więc jesteśmy tutaj dla atmosfery i towarzystwa. Cześć. Ale od razu się uśmiechnęliście. Jest to pewna satysfakcja, że nie do końca udało się zablokować nasze polowanie. No zaraz, ja mam tu nóż, kurwa, opony. Nie, niech wsteczny, ciągnik wsteczny, bo wiemy, że one blokują. No, to nie mogą mieć. No, to więcej, no. Co za kurwa pustki. Wiesz, co będą leciały? Weź tam, macie krzyknij, żeby zahamował. No. Idę wsteczny. Wsteczny rura. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o dotację. Nie wiadomo, o co chodzi. No, my co tam chodzi. Poza tym tak fajnie jest coś komuś zjebać. To tak samo jak wiesz. Czuję się wtedy jakieś rozpaczki, ślimaczki, żabki. Dowartościowany się czuję. Dobra, bo my jedziemy trochę naokoło. Jedź tam do tego. Jedź do nas szeroką drogą. Nie? I weź zaraz za leśniczówką, gdzieś tam w tablicę. Pani polowana w Interzagawie. Z tego co tak słyszałem, pani... Nie wiem, czy to nie zmieniło się. Mieli używanie się do rzep, wtedy tam 500 zł. Oni mają sponsorów. Oni mają sponsorów jak cholera. Znam się, włóczył z nimi taki jeden, dosyć taki inteligentnie wyglądający, lepiej to ubrany. Wiesz, jak idzie. Ja bym w pysy, ja bym nie wytrzymał, jedno bym dał. Ale to właśnie na to jest obliczone, zostanie się spokojnie. Oni czekają na to. I w górze, nie? A pojęcie? A wiecie co, mam wrażenie, że oni są na jakimś hajlu. Oni wszyscy tak mówią. No, ale ten Mojżesz tam pierdol. Ja tak się zastanawiam. Mojżesz, ale ksywki mają. Chwila, niech zmieni cenę. Momentalnie wtedy nas biorą i bawią na szarą. No bo to są tempaki, nie? Bo oni ciągle mówią, że my jesteśmy mordercami. Ja też powiedziałam, że jestem wegetarianką. Ale jak bym cykoria. Bo mi wyjechał z tekstem, że on kiedyś jadł mięso i ma krew zwierząt na rękach, ale już się otrząsnął z tego i teraz je, tak, i teraz, że je właśnie, tylko już nie je mięsa, a ja tak mu mówię, patrzę, ale mi pana jest żal. A on mówi, to patrzy, nie czemu. A ja mówię, no bo mówię, bo ja nie mam zwierząt na sobie, nie mam, mówię, nie jestem, no jakoś tam mordercą nie jestem, nie? Mówię, bo ja nigdy mięsa nie jadłam. Nie je pani mięsa? No nie. Ale pani szczelej zabija. Ja mówię, nie.
To co pani robi? Ja jestem statystką. Nie odszczel mi głowy. I na czym masz? Tak, ja między nogami, kochana. Robiona. Nie wiem, gdzie zawsadzić. Tu jestem, Ramuś. Cheese. Dziewczyny, cheese. A teraz z pozdrowieniami dla ekologów. Dajcie smacznego! My mamy inną perspektywę niż ma to dobra, a jaką? Przede wszystkim nie macie wiedzy, tak, nie robicie pracy, że tego no to mamy. Słuchajcie, to nie robicie. Nie można z jednym panem naraz, ale nie z pięcioma, przepraszam bardzo. Jeżeli chcecie cokolwiek robić, to róbcie w obrębie na przykład kierowców, pijących i tak dalej. Przytul mi się. Nie robicie nic. Proszę mi mówić, co ja mam robić w swoim wolnym czasie. Bo pozwoli a pani pan, mi mówi, że ja będę robić? Sobie dysponować swoim czasem tak, jak też, mi się podoba. A pani mi mówi też, co mam nie, robić. Ja nie powiedziałam, co pan. A jeszcze takie pytanie. Ja mi jadę z pani. Pani mi też narzuca. Wy mi narzucacie. Nic panu nie narzuciłam. Ja po prostu pana się nie odezwałam. Pan podchodzi do mnie i od razu pan mi mówi, że ja pani popełniam do błędy, czy ja źle myślę. Poczekaj, dobra, panowie naskoczyliście na mnie. Kilkanaście osób na jedną osobę. Więc powiedziałam, że jeżeli ktoś chce rozmawiać, to mogę. Że pani jest dużą dziewczynką, nie? Oczywiście, że jestem dużą dziewczynką. Nie boję się pani. Nie, nie boję się, ale nie jestem no w stanie z 15 teraz, osobami jednocześnie rozmawiać. To niech pani teraz się nie robi w tym momencie ofiary. Ale ja nie robię. No robi się pani ofiary, że wszyscy, raptem się pani skarży, że wszyscy panią zaatakowaliśmy. To pani do nas przyjechała. Tak. Jest pani gościem na naszym terenie, rozumie to pani? Czy las jest pana? Ja chciałbym, żeby panią dzik za może za kilkadziesiąt lat, za kilkanaście. Może to się zmienić, ale do tej pory... Nie życzę nikomu niczego złego, Tomek, bo to... Nie, no bo słuchaj, bo inaczej takiej osobie nie można przetłumaczyć. Albo Misia w lesie spotka, niech się kto panią przygotowywał do tych rozmów? Kto mnie przygotowywał? Tak. Ja taki... No zacięte to jest! Ej, koloszku! Wie! Nadiana by się nadawała. Ja mówię, żeby... Ciekawe ile lat ma, jeszcze może by wychował. Jak ona chce kolczyka, to grzechu ma takiego dobyka. Bo ona się zakłada. Tylko, że gruby jest. Dobyka zaprowadź, a nie kurwa kolczyka jej. Angus by ją połamał. Chyba, że do tych małych. Królem polowania. Królową. Raczej tutaj mamy ładnie napisane, to jest od naszego koła królową polowania. Strzelając dzika została koleżanka. Imię. Adrianna. Brawo! Jeszcze medal? Tak. No tym mam nie musi zabierać, ale medalem proszę na. Brawo! Trzeba z gwinta pić, nie dalej. Co tu jeszcze mam? Tradycja schodzi na psy. Pierwsze polowanie, z którego trzeć wywracam. Współczujemy ci bardzo.